całej Polsce wprowadzono regulacje związane z epidemią koronawirusa. Efekty apelu o pozostanie w domach są widoczne także na ulicach Ujazdu. Z moich obserwacji wynika, że mieszkańcy gminy Ujazd bardzo odpowiedzialnie podchodzą do wszystkich zaleceń, które kieruje do nas rząd polski, Ministerstwo Zdrowia odnośnie profilaktyki. My jako urząd i wszystkie jednostki podległe funkcjonujemy. To nie jest czas ferii, to nie jest czas dla nas odpoczynku. To jest dla nas czas specyficznej pracy. Oczywiście zminimalizowaliśmy kontakt naszych pracowników, urzędników z petentami. Mamy troszeczkę mniejszy ruch, więc pracownicy są mniej narażeni. Część pracowników została wysłana na pracę zdalną, jeżeli taka jest możliwość. Część korzysta z urlopów zaległych, część z opieki nad dzieckiem, to które teraz mamy dodatkowe 14 dni. I tak sobie pracujemy, bo to będzie trwało jeszcze długo i nie możemy zamknąć całkowicie urzędu. Mieszkańcom gminy zaleca się załatwianie spraw telefonicznie bądź przez internet, a w sytuacjach, które wymagają wizyty w urzędzie, należy najpierw się umówić. Termin płatności podatku od nieruchomości został przesunięty do odwołania. Zaleca się jego wpłacanie drogą elektroniczną, gdyż kasa urzędu jest nieczynna. Na sytuacje kryzysowe przygotowany jest także Zakład Gospodarki Komunalnej. Mieszkańcy nie muszą się martwić o dostawy wody i odbiór ścieków. Porozumieliśmy się z gminą ościenną, czyli z gminą Rodziniec, że w razie gdyby jakieś ognisko się zdarzyło u nas w firmie, pracownicy poszliby na kwarantannę, to wszelakie awarie czy jakieś rzeczy związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną naprawialiby pracownicy z Rodzińca, z gospodarki komunalnej i vice versa w drugą stronę również to zadziałało, że gdyby się zdarzyło coś w Rodzińcu, to my będąc zdrowi naprawiamy ich pod ich nadzorem, ich sieci. W wyniku pandemii zamknięte są szkoły, jednak i tu pracownicy nie pozostają bezczynni. Nauczyciele wysyłają uczniom materiały edukacyjne przez internet, a dyrektorzy placówek co tydzień wykonują sprawozdanie z przeprowadzonych zdalnie lekcji. Również burmistrz pozwolił dyrektorom na pracę zdalną. Obsługa na dzień dzisiejszy wykonuje swoje zadania polegające na tym, żeby wyczyścić szkołę, czyli zdezynfekować wszystkie powierzchnie, przygotować szkołę do tego, żeby uczniowie mogli wrócić bezpiecznie do szkoły. Nie działają również instytucje kultury i odwołane są zajęcia w świetlicach wiejskich. Zamknięto dom dziennego pobytu w Niezdrowicach, ale o jego podopiecznych nadal dbają pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Te osoby zostały objęte pomocą psychologa. Jest możliwość telefonicznej rozmowy z nimi. Chcemy też na pocieszenie zrobić takie paczki dla nich żywnościowe, tak żeby wiedzieli, że pamiętamy o nich i wspieramy w ten sposób. Paczki otrzymają wszyscy seniorzy gminy w wieku 65+. Opiekunki mogą także pomóc osobom potrzebującym, na przykład robiąc dla nich zakupy. Informacje o takich osobach można przekazać do urzędu przez sołtysów. Na rynku brakuje maseczek ochronnych, dlatego pracowniczki dziennego domu pobytu w Niezdrowicach rozpoczęły samodzielną produkcję. Zmiany związane z epidemią są odczuwalne także w kościołach. W związku z zakazem zgromadzeń powyżej 50 osób, msze święte odbywają się w kameralnym gronie. No, kościół jest zawsze jest blisko tam, gdzie człowiek cierpi. No i też nie możemy, że tak powiem, zamykać kościołów, bo to jest taki szpital duchowy. Byłem trochę zaniepokojony, czy ludzie usłyszą, że nie mają się gromadzić powyżej 50 osób, no ale udało się, że tak powiem, utrzymać tą liczbę, że nigdy na każdym przy nie przekroczyło tej liczby 50 osób. Zgodnie z rozporządzeniem biskupa Czai, szafarze nie będą odwiedzać chorych z komunią świętą. Pamiętajmy, że czas zagrożenia epidemicznego nie może być traktowany jak normalne dni wolne. To nie jest czas wolny, to nie jest czas wakacji, to nie jest czas spotkań, nie jest czas na grille, chociaż jest przepiękna pogoda na dworze. To jest czas, żeby pozostać w miarę możliwości w domowej kwarantannie, żeby nie spotykać się z znajomymi, przede wszystkim, żeby nie odwiedzać osób starszych, babcie, dziadków, omy, opy. Bo to właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na skutki COVID-19. Choroby wywoływanej przez koronawirusa. Informacje, jak się zachować w okresie zagrożenia, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.gov.pl/koronawirus.